Chciałam zrobić coś dobrego i mi nie wyszło. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, mam dla was haul z AliExpress, czyli z chińskimi rzeczami, ponieważ dawno takiego filmiku nie było, a sporo osób z was się o to pytało. Także ostatnio zbierałam te paczki, które do mnie przychodziły i dzisiaj stwierdziłam, że nagram dla was taki haul, bo trochę się tego nazbierało. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tym razem zamówiłam i czy jest to warte w ogóle zamówienia, to zapraszam was do oglądania, możecie od razu zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał po więcej, a my już zaczynamy. Okej, więc zaczynamy. Ja sobie tutaj też przygotowałam laptopa, żeby sprawdzić te ceny wszystkie i patrzeć sobie na to, jak to wyglądało na stronie. I moi drodzy, tak, mam tutaj troszeczkę paczuszek, paczki. I zaczniemy od tej żółtej paczki, nie wiem czemu jakoś mam ochotę na tą żółtą paczkę, jest jakaś taka najdłuższa. No i ma wyróżniający się kolor, także zaczniemy od tej kolorowej paczki. Co? Fajnie się spisali, w żółte ją zapakowali, więc będzie pierwsza. Dobra, wiem już, czemu to jest długie. I wiem już, co to jest nawet. Ale zaraz wam coś opowiem o tym. Dobra, więc tutaj mamy takie coś, taki futerałek. Grzechotka! Moi drodzy, może niektórzy z was wiedzą, może mają takie coś. Ja ciekam, z jaką mi to zamknęli. Dobra, no nie, no jeszcze na jeden super, ja nie wierzę w ich, naprawdę. Słuchajcie, mamy tutaj szczoteczkę taką. I jest to, słuchajcie, szczoteczka, druga szczoteczka, dwie szczoty, bo jest to szczoteczka do, uwaga, rurek. Zamówiłam rurki metalowe, żeby być eko, żeby nie marnować tych wszystkich rurasek, tego plastiku, tak. Tak one wyglądają. Bardzo ładne rurki, ale Piotrek mnie dopiero potem oświecił, że zamówiłam rurki z AliExpress i raczej nie będę z nich pić. Nie wiem, nie wiem, bo się boję trochę. Piotrek mnie nastraszył, bo widzieliśmy podobne w jakimś sklepie i ja powiedziałam mu, że zamówiłam takie same na AliExpress i on takie, co? Zamówiłeś rurki z AliExpress? Geniusz, no wiem, geniusz ze mnie, ale no nie wiem, no nie wiem. Są prześliczne i chciałam zrobić coś dobrego i mi nie wyszło. Co mam zrobić? Możecie mi napisać. Ale mam wyłączone niestety komentarze, więc możecie mi napisać na Instagramie w wiadomości prywatnej Orbitka19. Czy wy byście pili z takich rurek, czy byście nie pili z tych rurek? Może kupię po prostu stacjonarnie, ale po prostu chciałam wam pokazać i zachęcić, że możemy kupować wszyscy metalowe rurki. Są naprawdę ładne. Możemy mieć pokrowiec do nich i szczoteczki do nich, żeby je myć. W ogóle przepraszam za mój głos, mam jakąś dziwną chrypę. Ale tak, takie rurki. Tutaj dalej mam chyba case'y. Chyba case'y, bo troszeczkę tutaj mi się otworzyło. Bo to była pierwsza paczka, ale potem stwierdziłam, że nie, poczekam i nagram dla was haul. I czekam chyba z miesiąc. I tutaj drugi case, tego nie otworzyłam. Dwa case'iki, bo dużo osób też z was na Instagramie się mnie pyta na przykład, skąd mam tego case'a, skąd mam tego case'a. I najczęściej są to case'y z AliExpress. Albo mam też jednego takiego, takiego w kratkę. I wisienki. I ten case jest akurat z Wildflowers czy coś takiego. Więc no różni, ale zazwyczaj mam z AliExpress, bo po prostu tam są najtańsze. Albo jeszcze mam jeden taki fajny. Ale nie będę teraz o case'a gadała, bo to jest haul AliExpress. Dobra, i tutaj mamy takiego różowego, przezroczysty różowy. Z czarnym tutaj nie wiem, jak to się nazywa teraz. O, ale fajowe. Wygląda nawet porządnie, powiem wam. Patrzcie, jaki ładny. Case z AliExpress, ja polecam. Nie mam z nimi współpracy. Tak po prostu zamawiam, bo naprawdę warto. Są taniutkie i są fajniutkie, ładniutkie. Nawet jak się zepsują, czy coś tam się zniszczą, to ile to kosztuje? Nie wiem, może z parę złotych. Aha, bo ja mam szkło z tyłu na telefonie, ale dobra. Patrzcie. Ej, ale śliczne! Jakie piękne, zobaczcie! Naprawdę przepiękny case. Tutaj jeszcze taki jakby wzmocniony po boku. Bardzo ładny. Ajajaj, coś mi się tu klika ciągle. Przepiękne.
i z przodu wygląda tak. Miałam wam mówić jeszcze ceny, zapomniałam o tym. Już patrzymy. O, tutaj się szykuje kolejny chyba haul. Możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, jeżeli lubicie takie haule. A ja będę dla was więcej nagrywała. I ten case kosztował 7 zł, 7,70. No troszeczkę droższy jak na te case'y. Ja zazwyczaj za 5 zł zamawiam, za 4. Ten był za 7, ale jest naprawdę bardzo ładny. A te rurki, słuchajcie, ten cały zestaw był za 15,60. W złotówkach wszystko wam już tutaj podaję. Także very cheap, naprawdę. Taniej być nie może. Naprawdę bardzo tanie rzeczy. Także może jak coś, to podlinkuję wam je na dole, jeżeli jeszcze będą dostępne. Dobra, ten drugi case. O, a to niespodzianka. Taki sam, tylko czarny. No właśnie, bo ja tyle czekałam na tego case'a, że zapomniałam, że go zamówiłam. I zamówiłam jeszcze takiego samego czarnego. O, wiem, dam go komuś i będziemy mieli pasujące. Tylko że ja będę miała różowe, a dam czarny komuś, już wiem komu nawet. Ale ładne, taki męski bardziej, więc jak najbardziej się nada dla mężczyzny. Taki o, kejsik. Ten różowy bardziej mi się podoba, także akurat. On jest nawet troszeczkę taki granatowy, ale się bez sensu. I tak bez case'a najładniej, a mam tutaj szkło, też z AliExpress. I powiem wam, że aż tak się nie boję go nosić bez case'a. Ostatnio dużo go nosiłam bez case'a. Tutaj położymy te wszystkie rzeczy. Teraz coś takiego mięciutkiego. Mięciutkie, żeby tego nie przetrzeć. Nie przetrzeć, Boże. Nie przeciąć. Jeszcze jedno. O, patrzcie! Taka naklejka na klawiaturę. Przepiękna. Zaraz ją sobie nałożę. Już wam mówię, ile kosztowała. O! Wiecie, ile ona kosztowała? 3 złote. To kosztowało 3 zł, no niewiarygodne! To jest taka nakładka jakby. I kupiłam na złego MacBooka! No kuchnia, Wicek, no kupiłam na złego MacBooka. Na tego starego mojego. Mam go jeszcze, to dam go, akurat mój tata będzie używał i dam mu taką nakładkę, na pewno się bardzo ucieszy z różowej nakładki. Ale jak to ja to jestem na gapa. Muszę zamówić jeszcze raz. 3 złote! To nawet nie ma takiej tragedii. W ogóle nie ma tragedii. Ale no, przynajmniej wam tutaj pokazałam. Więc także, jeżeli szukacie, naprawdę bardzo ładne, bardzo ładne. I według mnie ładnie to będzie wyglądało. Będę miała takiego MacBooka. No ale muszę czekać niestety kolejny miesiąc przez to, że nie popatrzałam dokładnie. Już byłam taka ucieszona. No trudno. Takie rzeczy się zdarzają. Teraz coś malutkiego. Zobaczcie, jaki słodki misiu. I ten misiu kosztował 7,50. Drogi misiu. Drogi misiu, przyzwyczaiłam się do takich tanich rzeczy na AliExpress. Ale no, zobaczcie, taki misiu. I słuchajcie, on jest, że jeżeli macie właśnie iPhone'a takiego, który ma tylko jedno wejście, to możecie go w równym czasie ładować i mieć słuchawki. Bo mi się niestety moje bezprzewodowe słuchawki zepsuły, a jak na przykład jestem w pociągu czy coś i ładuję naraz i słucham muzyki, to to mi uratuje życie. Także tak, z tego się cieszę i to kupiłam akurat dobre. Dobra, co mi się tutaj włącza w ogóle ciągle? Włączę, zaraz będę mnie poprawiać. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, kupiłam to będąc na wakacjach i myślałam, że jeszcze to na wakacjach ubiorę. Już za późno. Jest to ostatnia rzecz. Jest to ostatnia rzecz, bo nie wiem, czy było słychać, bo głośno strasznie otworzyłam. Okej. I powiem wam, że na zdjęciu bardzo mi się to spodobało. Taki staniczek kosztował 9 zł. Zapnę go i pokażę wam. On naprawdę wydaje się ładny. Taki delikatny. O, proszę bardzo. Do spania może być nawet spoko też. O, patrzcie. Coś takiego. Bardzo podobał mi się tutaj ten wzór, ładnie to wyglądało. Ale no nie wiem. Nie będę go tutaj wam przymierzyć, bo mi się nie chce trochę. I to nie jest test strojów kąpielowych. Test strojów kąpielowych już był,
Także tutaj nie będę tego przymierzać, ale no, nie wiem, wydaje się ładne. Co o tym myślicie? Mi się podoba. Jest naprawdę dużo ładnych takich topików na AliExpress, więc jeżeli szukacie, to naprawdę wam polecam. Są ładne, wydają się ładne. Może następnym razem pozamawiam trochę więcej takich rzeczy, ubrań w sensie, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale moi drodzy, to by było na... To by było dzisiaj już na tyle. Mi się chyba najbardziej podobały te case'y i to na klawiaturę. Chociaż zamówiłam złe, a to jest taki piękny kolor ma. No ale trudno, no i ten na misiu też fajny, taka wtyczka fajna. Ogólnie wydaje mi się, że naprawdę spoko rzeczy można właśnie na AliExpress znaleźć. Tak jak widzicie, naprawdę niedrogie, postaram się poszukać tego i wam w opisie podlinkować. Jeżeli coś, to możecie pisać mi na Instagramie, w wiadomości prywatnej, bo tutaj niestety komentarze są nadal wyłączone. A już, moi drodzy, się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Buziaczki, do następnych filmików. Pa! A możecie od razu zostawić też łapkę, możecie też zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał po więcej i zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych holi z AliExpress i innych filmików.